Stare instrumenty, to ja taką wysnuwam teorię, że one przejmują te instrumenty duszy od właściciela. Bo każdy jest inny. Niektóre są, pomimo swojej dobroci, swojej jakości, są dobre, a nie mają tego takiego, no nie wiem, no czegoś, to trudno jest to mnie określić. Nieraz się bierze instrument, ja szczególnie te gitary akustyczne, jak różne uderzę i mówię, Boże, chce się robić, nawet bardzo połamane. Nie grała, a gra. Ja jestem muzykiem, jestem z wykształcenia gitarzystą i pracowałem 40 parę lat jako zawodowy muzyk, 22 w Niemczech w orkiestrach. Parę lat temu zmarła moja żona, z którą przeżyłem 50 lat, ciężko mi było bardzo i żeby nie dostać świrka, to trzeba było czymś się zająć i to tak wypełniało czas trochę. Zacząłem zbierać instrumenty, dostawać gdzieś od ludzi połamane, gdzieś na strychach leżące i trzeba było je zrobić. Ta elektryka już się przejadła, wie pan, już za dużo tego huku, brzęku. Ta, mówię, cieszę się, że ta młodzież rusza, z powrotem wraca do mandolin, do tych bandżolek, do tych instrumentów takich właśnie naszych, no. Znajdują na strychu, na ścianach u dziadków przeważnie mandoliny, te bandżolki takie stare. Nie najlepszej kondycji i najlepszej produkcji, ale nie o to chodzi. Można z nich coś wydobyć, żeby można było grać. I zaczynają się uczyć. Z internetu szukają, bo jest, już teraz wszystko jest w internecie. Czuję się potrzebnym jeszcze. Pocztą pantoflową to wszystko jest rozkręcane i coraz więcej, coraz więcej. Jedną miałem na 5 lat, to teraz się nie mogę od bandżolek opędzić. W pewnym momencie już mnie to mierzi, ale potem przełamuję się i dalej pracuję. Ha ha ha.